Ponad 80 lat temu z terenów dzisiejszej Ukrainy Centralnej, a wówczas sowiecko-polskiego pogranicza, deportowano do Kazachstanu tysiące naszych rodaków. Znaleźli się tam w 1936 roku, żyli w skrajnie trudnych warunkach, budując wsie na stepie. Dziś jest tam ich oraz ich potomków około 40 tysięcy. W większości na północy kraju w rozsianych po stepie wioskach. Część z nich chce do Polski przyjechać. Inni zamierzają pozostać tam, gdzie są ich domy oraz groby rodziców czy dziadków. Wszystkim należy się pomoc i wsparcie. Chcemy kupić kilku polskim organizacjom laptopy i zapewnić dostęp do internetu. Chcemy pomóc w odnalezieniu się w internecie, w założeniu stron internetowych. Zamierzamy stworzyć portal, na którym prawnicy w Polsce będą odpowiadać na ich pytania w sprawie repatriacji i karty Polaka. I na to potrzebne są nam pieniądze. Prosimy o wasze wpłaty.